Inżynier przyszłości to jest inżynier, który rozumie, jak działa rynek, to jest inżynier, który rozumie, jak działają zespoły, to jest inżynier, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. Czasy, w których inżynier był tylko inżynierem, skończyły się już kilka lat temu. Wydział Zarządzania jest miejscem na Politechnice Wrocławskiej, które pozwala studentom na to, żeby pofrunąć. Wrocław, jak mało kto, potrzebuje dobrych kadr zarządzających. A takie znajdziecie wśród tych, którzy kończą Wydział Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Potrafimy uczyć, w jaki sposób być przywódcą. Nowoczesny inżynier to człowiek przyszłości, który będzie posiadał nie tylko twarde umiejętności, ale także będzie potrafił współpracować i odpowiadać na potrzeby współczesnego świata. W moim zespole zajmujemy się prognozowaniem, czyli przewidywaniem tego, co nieprzewidywalne. Współpracujemy z najlepszymi zespołami z całego świata, w szczególności Singapur, Australia, Stany Zjednoczone, różne kraje europejskie. Politechnika Wrocławska jest jednym z najbardziej wartościowych źródeł talentu, nie tylko jeśli chodzi o spółki technologiczne z Wrocławia, ale także z całej Polski i świata. Nasz dział R&D w dominującym stopniu składa się właśnie ze studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Biznes potrzebuje osób, które znają się z jednej strony na metodach ilościowych, potrafią coś oprogramować, z drugiej rozumieją społeczne otoczenie. Takich właśnie ludzi kształcimy. Wydział Zarządzania po to jest, żeby absolwenci Politechniki Wrocławskiej poszli i zmieniali świat. Patrząc blisko na Wydział Zarządzania, wiem, to znakomici ludzie. Uczymy naszych studentów tego, w czym sami jesteśmy najlepsi, czyli współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pracy w zespole, no i radzenia sobie w tym trudnym dzisiejszym świecie.